Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy, witam Was bardzo serdecznie w drugim dniu naszych rekolekcji. Zastanawiamy się i próbujemy uwrażliwić swoje serca naprawdę o tym, że jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Skoro jesteśmy uczniami, to jesteśmy w Jego szkole, to znaczy, że chcemy się czegoś od Niego nauczyć. Różnica wieku, doświadczenia, wykształcenia, tytułów, majętności, statutu i nie wiadomo czego jeszcze. To wszystko jest nieistotne. Najważniejsze jest nasze otwarcie, żeby nasze serce, nasze umysły, nasze uszy, nasze przede wszystkim sfera wolitywna, nasze pragnienia, żebyśmy chcieli się czegoś nauczyć od Jezusa Chrystusa. Chcieli się czegoś nauczyć. I to jest chyba trudne, dlatego że w całej przestrzeni różnych naszych pragnień wiele rzeczy chcemy, wiele rzeczy chcemy. I dlatego dzisiaj, za chwilę rozpoczniemy mszę świętą i dlatego staję tutaj, by wraz z wami poprosić o dary Ducha Świętego, by Duch Święty tak otworzył nasze serca, tak otworzył nasze umysły, a przede wszystkim pobudził nasze pragnienia, by Słowo Boże, jakie jest dzisiaj do nas skierowane, trafiło jak nóż w masło, okazuje się, jak korkociąg w butelkę z winem, żeby pięknie nam Słowo Boże do nas trafiło. Więc drodzy, prośmy Ducha Świętego, niech On nas otworzy na Słowo, które Bóg chce do nas skierować. Powstańmy. Przyjdzie Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź jako mądrość dla dzieci, przyjdź jak ślepemu wzrok. Przyjdź jako moc mej słabości, weź wszystko, co moje jest. Przyjdź jako moc mej słabości, wszystko, co moje jest. Przyjdź jako źródło w pustyni, z mocą swą do naszych dusz. O, niech Twa moc uzdrowienia dotknie odleczy mnie już. O, niech Twa moc uzdrowienia dotknie odleczy mnie już. Archanioł Boży Gabriel, posłany
Pan na siebie lice zdumia, co z lista, który słyszał. Pokorniuchno się skłoniła, jako Pan na świątobarni. Zasmuciła się z tym, nic nie rzekła aniołowi, ale poseł z wysokości napełniony boskiej mądrości rzekł jej: nie bój się, Maryjo, najszczęśliwsza śpiewa miła, nalazłaś łaskę u Pana, się. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który jest, który był i który przychodzi, niech będą z wami wszystkimi. I ze duchem twoim. W tej wieczornej Eucharystii, podczas naszych rekolekcji, wpatrujemy się w Maryję, pierwszą uczennicę, która zdała egzamin z zaufania i gotowości przyjęcia pod swoje serce Zbawiciela. To chyba najpiękniejsza nauka, jaką od Maryi możemy uzyskać. Przyjąć Jezusa, przyjąć do swojego życia tak mocno, że jest w jej sercu. My, rozpoczynając tę Eucharystię, też próbujemy przyjąć Chrystusa do naszych czystych serc. Ci z was, którzy byli już u spowiedzi, skorzystali z łaski miłosierdzia, niech z radością pomyślą o Bogu, który jest miłosierny i odpuszcza grzechy. Ci z nas, którzy jeszcze nie byli u spowiedzi, a którzy może lękają się tego sakramentu, niech w tym akcie pokuty proszą o dar tęsknoty za przebaczeniem i miłosierdziem. A więc, drodzy, przepraszajmy za nasze grzechy. Panie Jezu, na Ciebie czekał naród wybrany, zmiłuj się nad nami. Chryste, Ciebie oczekiwała Najświętsza Maria Panna, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, na Ciebie czeka wspólnota Kościoła, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami.
ale bowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, w chwale Boga Ojca. Módlmy się. W tej Eucharystii modlimy się w dwóch intencjach. W pierwszej prosimy za naszą Ojczyznę o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego dla wszystkich sprawujących rządy w naszej Ojczyźnie, ale także o zgodę i jedność narodową dla wszystkich Polek, Polaków. Niech nasza Ojczyzna wiarą i miłością do Ojczyzny się chlubi. W drugiej intencji modlimy się za świętej pamięci Bronisławę Rak. I jest to intencja od grupy modlącej się za Ojczyznę. Panie nasz Boże, pomóż nam gorliwie się przygotować na przyjście Chrystusa, Twojego Syna, aby gdy przyjdzie i zapuka do naszych drzwi, zastał nas czuwających na modlitwie i z radością głoszących Jego chwałę. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Niech się rozweselą pustynia i spieczona ziemia. Niech się raduje step i niech rozkwitnie. Niech wyda kwiaty jak lilie polne. Niech się rozraduje, skacząc i wykrzykując uciechy. Chwałą Libanu ją obdarzono, ozdobą Karmelu i Szaronu. Oni zobaczą chwałę Pana, wspaniałość naszego Boga. Pokrzepcie ręce osłabne, wzmocnijcie kolana omdlałe. Powiedzcie małodusznym odwagi, nie bójcie się. Oto wasz Bóg, oto pomsta, przychodzi Boża odpłata. On sam przychodzi, by was zbawić. Wtedy przejrzą oczy niewidomych i uszy głuchych się otworzą. Wtedy chromy wyskoczą jak jeleń, język niemych wesoło wykrzyknie, bo trysną zdroje wód na pustyni i strumienie na stepie. Spieczona ziemia zmieni się w pojezierze, spragniony kraj w krynice wód, a badyle w kryjówkach, gdzie legały szakale w trzcinę i sitowe. Będzie tam droga czysta, którą nazwą drogą świętą. Nie przejdzie nią nieczysty, gdy odbywa podróż, i głupi nie będą się tam wałęsać. Nie będzie tam lwa, ni zwierz najdzikszy nie wstąpi na nią, ani się tam nie znajdzie. Ale tamtędy pójdą wyzwoleni, odkupieni przez Pana powrócą. Przybędą na Syjon z radosnym śpiewem, ze szczęściem wiecznym na czołach. Osiągną radość i szczęście. Ustąpi smutek i wzdychanie. Oto Słowo Boże. Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zabawić. Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zabawić. Będę słuchał tego, co Pan Bóg mówi. Oto ogłasza pokój ludowi swoim wyznawcom. Zaprawdę bliskie jest Jego zbawienie dla tych, którzy cześć Mu oddają, i chwała zamieszkała naszej ziemi. Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas zabawić. Łaska i wierność spotkają się z sobą, ucałują się sprawiedliwość i pokój. Wierność z ziemi wyrośnie,
a sprawiedliwość spojrzy z nieba. Oto Bóg przyjdzie, każdy nas zbaw. Pan sam szczęściem obdarzy, a nasza ziemia wyda swój owoc. Sprawiedliwość będzie kroczyć przed nim, a śladami jego kroków zbawienie. Oto Bóg przyjdzie, ażeby nas sławić. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. Oto przyjdzie Król, Pan Ziemi, i zdejmie z nas jarzmo niewoli. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jeruzalem. A była w nim moc pańska, tak, że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wynieść i położyć przed nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusa. On, widząc ich wiarę, rzekł: człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić: kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł do nich: co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć: odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć: wstań i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast wstał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał, i poszedł do swego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili: przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, wczoraj usłyszeliśmy i mam takie gorące pragnienie, żeby to nam gdzieś mocno zostało w głowach. Jesteśmy uczniami Chrystusa, jesteśmy w Jego szkole, uczymy się. Wczoraj bracia mi powiedzieli, że za długo mówiłem, stanowczo, że to jest za długo, że ludzie nie wytrzymują. Więc dzisiaj musi być krótko i na temat, dlatego że o 18:45 następne spotkanie rekolekcyjne, na które was serdecznie zapraszam. Więc skoro krótko i na temat, nie gwarantuję, że będzie krótko, ale daj Bóg na temat. Jesteśmy uczniami Jezusa Chrystusa. Wracamy do tego momentu powołania. Pierwszy opis Ewangelia świętego Marka, którą czytamy, zachęcam, ponieważ ona jest taka, jak lubimy, krótka i w punkt. Pierwszy opis powołania uczniów. Pierwszy moment, w którym Jezus powołuje swoich uczniów. Idzie nad jeziorem, Rafał, pamiętaj to, idzie nad jeziorem, spogląda głęboko w oczy i mówi do dwóch braci: chodźcie, idziemy. Oni zostawiają wszystko i idą za Jezusem. I teraz, proszę Państwa, no wy jesteście z Podkarpacia. Ja jestem z nadmorza. Ja czuję, o co chodzi. Widzicie tę wodę, jak ona tak delikatnie liże ten brzeg, ten piaseczek delikatny? Widzicie stopy Jezusa tam? Jezus idąc, bo Jezus pewnie swoje ważył, bo był dorosłym mężczyzną,
Więc idąc po tym brzegu, zostawia ślady. Mówiąc do uczniów, chodźcie za mną, do pierwszych uczniów, oni zaczynają iść za nim. I mamy takie świetne, kapitalne słowo. Naśladować. Wchodzić w ślady Jezusa. Iść po śladach Jezusa. Widzicie to? No tak właśnie jako uczniowie mamy wejść w Jego ślady. Mamy Go naśladować. Czyli przykładamy nasze życie do Jego życia. I próbujemy, żeby to nasze życie stało się trochę bardziej Jezusowe. To są właśnie rekolekcje i po to one są, żeby to, co nie pasuje do tego życia Jezusowego, odciąć, usunąć, zlikwidować, zostawić i pójść za Jezusem. Drodzy, dzisiaj taki temat, ponieważ przez te kolejne dni o tym uczniostwie chciałbym troszkę powiedzieć. Usłyszeliśmy piękną Ewangelię. Z tej Ewangelii chciałbym wyłowić trzy obrazy, tak żebyśmy też gdzieś w niej się odnaleźli. Jest mowa o paralityku, człowiek sparaliżowany. Czterech ludzi, tak sobie wyobrażam, na noszach przynoszą tego sparaliżowanego do Jezusa. Jezus akurat był na spotkaniu w jakimś domu. Ludziska się cisnęli. Pewnie w środku były 44 osoby. A więc ci z tymi noszami chcą wejść do Jezusa. Dźwigają te nosze, ale niestety nie mogą, ponieważ tłum był. Więc zaczynają kombinować, co tu zrobić. Wdrapują się z tym paralitykiem na dach tego domu, ściągają tę powałę i opuszczają przed Jezusa tego sparaliżowanego. To jest obraz, jaki dzisiejsza Ewangelia nam daje do zastanowienia. To jest ta historia z życia Jezusa. Jezus uzdrawia paralityka. Najpierw uzdrawia jego duszę, odpuszcza mu grzechy, a później przywraca mu zdrowie, przywraca mu sprawność. Drodzy, teza dzisiejszej nauki jest taka. Posłuchajmy uważnie. Uczeń Jezusa ma świadomość swojej niewystarczalności w realizowaniu dobra. By dobro realizować, potrzebuje Jezusa. Z tej historii, którą usłyszeliśmy w Ewangelii, którą odczytał nam ojciec Darek, o paralityku opuszczonym przed Jezusa przez swoich kolegów, znajomych, swoją rodzinę, przez swoich bliskich, trzy takie sformułowania. Pierwsze. W Ewangelii słyszymy słowo starali się. Oni starali się z tym sparaliżowanym dotrzeć do Jezusa. Starali się wdrapać z nim na górę tego domu, żeby opuścić go przed Jezusa. Starali się, żeby on uzyskał zdrowie. Starali się. Chcieli pomóc i starali się, wkładali wysiłek. Drugi obraz. Położyli go przed Jezusem. Tam jest to samo słowo, które pojawia się w opisie, kiedy trzej królowie nawiedzają Jezusa i składają swoje dary. Oni niejako w darze Jezusowi tego sparaliżowanego kładą przed Jezusem. Człowiek sparaliżowany. I trzecie, Jezus uzdrawia, widząc ich wiarę. Jezus uzdrawia, widząc ich wiarę. My nawet nie wiemy, czy paralityk chciał być uzdrowiony. O tym ewangelista nie podaje. Może nie chciał. Może mówił im, dajcie spokój. Tyle lat jestem sparaliżowany. Gdzie jakiś nauczyciel mnie uzdrowi? A oni starali się. I drodzy, właśnie chciałbym w tym obrazie odnaleźć pierwowzór prawdziwego ucznia Jezusowego. Takiego, który
stara się pomóc. Stara się przywrócić człowiekowi, który jest w potrzebie, dobrostan, zdrowie. Popatrzcie, jakie mogą być przeróżne paraliże, lęki, choroby, braki materialne, emocjonalne. Ile rzeczy może nas paraliżować, czyli odbierać nam radość życia, odbierać nam zdolność do pięknego, godnego życia. Cała masa. I pandemia to dzisiaj pokazuje, jak bardzo jesteśmy pogubieni, sparaliżowani, przestraszeni, wycofani. Jak brakuje nam tej radości życia, spontaniczności, tego, co jest związane z chrześcijaństwem, z wiarą, gdzie człowiek oddycha pełną piersią, gdzie czuje się totalnie wolny, gdzie zdaje sobie sprawę, że jest grzech, gdzie zdaje sobie sprawę, że jest słabość, ale dzięki miłosierdziu Bożemu może wszystko. Pandemia pokazała, że mamy tendencję do zamykania się w sobie. I ten oto sparaliżowany, że nie wiemy, czy on chciał być uzdrowiony, czy nie, został uzdrowiony nie dzięki swojej woli, nie dzięki swojemu pragnieniu i nie dzięki swojej wierze, ale wierze tych, którzy go przynieśli i ofiarowali, położyli przed Jezusem. I to jest zadanie dla nas uczniów Jezusowych. Ci, którzy przyprowadzili, przynieśli sparaliżowanego, dali mu największy dar. Ofiarowali mu najpiękniejszy dar. Uwolnili go z grzechów dzięki mocy Jezusa. Gdyby go nie przynieśli, ta łaska by go nie spotkała. Dalej, do nas może bardziej przemawia niż zdrowie duszy, przemawia do nas uzdrowienie z paraliżu. On nagle wstał, wziął swoje łoże, poszedł. Ludzie byli zaszokowani, przecież go znali, widzieli, że on jest sparaliżowany. Jezus dał mu zdrowie. Gdyby oni go nie przynieśli, on by nie był zdrowy, nie chodziłby. I to jest zadanie dla prawdziwego ucznia. Popatrzcie, już dzisiaj, już teraz, już w tym momencie możemy od razu pomyśleć sobie, kto w naszym życiu, pośród naszych bliskich, znajomych jest właśnie taki sparaliżowany. Jaki paraliż dotyka osobę, o której teraz myślę? Może czas przynieść tę osobę do Jezusa. Może czas ofiarować tę osobę Jezusowi. Kiedy myślę sobie, że czasem fizycznie człowiek nie ma siły na to, by pomagać, to takie obrazy, kiedy bliscy opiekują się chorym w domach. Odleżyny, pampers, rehabilitacja, podawanie leków, karmienie, pielęgnacja, mycie, przewijanie, taka codzienna troska. A często także problemy takie emocjonalne z obsługą osoby chorej, niepoznawanie, agresja, cały wysiłek, jaki jest związany z pomocą osobie chorej, z pielęgnacją osoby obłożnie chorej, to w pewnym momencie nawet w najbardziej chrześcijańskim sercu może zrodzić się myśl, ja już nie daję rady. I może się pojawić nawet, by wydawało się, że to bluźniercza myśl, Boże, zabierz ją już, ja już nie wytrzymuję, ja już nie mogę, nie daję rady. To są takie sytuacje graniczne. Albo kiedy rozpoczęły się strajki kobiet i po tej właśnie decyzji Trybunału Konstytucyjnego, znajoma, która ma właśnie niepełnosprawne dziecko,
ma dziewczynkę z zespołem Downa i tak bardzo poważnie upośledzona, nie jest samodzielna. Chodzi, ale często przewraca się, trzeba cały czas podtrzymywać, trzymać za rękę, często też ucieka, nie kojarzy rzeczywistości i zagrożeń. I kiedy rozmawiałem z nią, ona mówi, zabiłabym wszystkie te kobiety protestujące, dlatego że spośród wszystkich moich dzieci, a mam trójkę dzieci, najbardziej właśnie kocham tą moją Kaśkę, której poświęcam całe swoje życie, 24/24. I rzeczywiście, kiedy byli u nas na Pijarskiej, na Pasterce, obserwowałem, jak cały czas musiała ją trzymać za rękę. Dziewczyna kilkanaście lat, ponieważ wyrywała się, była agresywna. I sobie myślę, jak tak wygląda cały dzień, jakie to jest poświęcenie, jakie to jest ofiara z życia. I zdaję sobie sprawę, że w takim momencie może przyjść taka myśl, ja już nie daję rady, ja już nie wytrzymuję. Skąd mamy czerpać siły? Przenieśmy się do Wieczernika. Kiedy Jezus zdaje sobie sprawę, że za chwilę będzie pojmany, osądzony i za chwilę będzie konał na krzyżu, zasiada ze swoimi uczniami, czyli z nami, do tej ostatniej wieczerzy i wypowiada słowa bardzo intymne, skierowane tylko do nich, czyli do nas. A słowa takie. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Trwajcie we mnie, a ja będę trwać w was. Dla nas obraz winorośli jest daleki. Może ktoś z Państwa był kiedyś w winnicy i widział, jak winogrona sobie rosną pięknie w kiściach. My je kojarzymy z Biedronki albo z targowiska, jak one sobie leżą już w paczkach. Ale każda ta kiść pełna tych owoców jest na tej latorośli zaczepionej o krzew winny. Jezus mówi, że jest tym krzewem winnym. Dzięki Niemu te grona mogą się rozwijać, te owoce mogą się rozwijać. Dzięki Niemu są soczyste, bo są wszczepione w krzew. I my te najpiękniejsze owoce naszego życia dzięki Chrystusowi możemy rzeczywiście wydawać. I stąd, kiedy człowiek ma już dość i dochodzi do granicy psychicznej i fizycznej, kiedy zdaje sobie sprawę, że nie jest w stanie pomagać dalej, nie ma sił, Jezus przychodzi z pomocą. Kiedy uczeń Jezusa zdaje sobie sprawę, że jego możliwości kochania i okazywania tej miłości są już na wyczerpaniu, Jezus przychodzi z pomocą. Bo my dobrzy ludzie jesteśmy. Bo my naprawdę mamy dobro w sobie. Nie jesteśmy źli. Nie możemy być źli. I nie ma w nas zła. Bo Bóg obdarzył nas swoją miłością. Nawet jak nam nie wychodzi i pojawia się grzech, to zaraz możemy wrócić. Dlatego prawdziwy uczeń Jezusa, prawdziwa uczennica Jezusa ma świadomość tego, że tak wiele może zrobić,
dwa pytania. Pytanie pierwsze, już zadane. Kogo czujesz, że powinieneś przynieść Jezusowi? Co to jest za osoba? Kto to jest? Pytanie drugie. A może sam potrzebujesz Jezusowej pomocy, bo jesteś w paraliżu? Grzechu, lęku, wątpliwości, niepewności, w paraliżu sytuacji, układów, przyzwyczajeń, nałogów. Powstańmy, drodzy, i módlmy się w naszych intencjach, przedstawiając dobremu Bogu nasze prośby. Módlmy się, aby papież i pasterze Kościoła nie lękali się głosić piękna Ewangelii i pozostali wierni nauce apostołów. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby teologowie i kaznodzieje, rzetelnie nauczając prawd wiary, przybliżali ludzi do Pana Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby ludzie poszukujący Pana Boga spotkali na swej drodze prawdziwych świadków dobrej nowiny. Ciebie prosimy. Módlmy się, aby pszczelarze, których patronem jest święty Ambroży, mogli cieszyć się owocami swej pracy i umieli kontemplować świat przyrody. Ciebie prosimy. Módlmy się za ojczyznę o wszystkie potrzebne jej łaski. Ciebie prosimy. Módlmy się o zdrowie duszy i ciała dla Jana. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych z naszych rodzin, z naszej wspólnoty parafialnej, w szczególności za Bronisławę Rak i Marka Dolińskiego, aby mogli cieszyć się wieczną światłością w niebie. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy wsparci przykładem świętego Ambrożego stawali mężnie w obronie prawd wiary. Ciebie prosimy. Panie Boże, Ty dajesz nam w swoich świętych pomoc i obronę. Przyjmij nasze prośby, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywy. Jedno nas tu zgromadziła miłość Chrystusa, weselmy się w Nim i radujemy. Z pokorą szczerą kochajmy Boga, z czystego serca miłujmy się nawzajem. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywy. Skoro się wszyscy tu gromadzimy, strzeżmy się tego, co nas rozdziela. Niech ustaną gniewy i spory, a pośrodku nas niech będzie Chrystus. Gdzie miłość wzajemna i dobroć, tam znajdziesz Boga żywy. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij te dary, które otrzymaliśmy dzięki Twojej dobroci. Ty nam je dałeś, abyśmy mogli odprawiać eucharystyczną ofiarę.
Spraw, aby ona stała się dla nas zadatkiem wiecznego zbawienia. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z wami. I ze duchem Twoim. W górę serca. Przenosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica, poświęciła się dziełu swojego Syna. To, co Ewa straciła przez niewierność, Maryja odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twoje. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Janem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Ambrożem,
świętym Józefem Kalasancjuszem, świętym Andrzejem Bobolą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś się swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas spokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Panie, pragnienia ludzkich serc, Ty zaspokoisz sam. Przyjdź, chlebie żywy, Zbawco nasz, pszeniczny darzy przyjdź. Jak pasterz woła owce swe, i znają Jego głos, tak wezywasz nas, rodzinę swą, za Tobą chcemy iść.
Panie, pragnienia ludzkich serc, Ty zaspokoisz sam. Przyjdź, chlebie żywy, Zbawco nasz, pszeniczny darzy przyjdź. Z radością więc śpiewamy Ci ten dzięk czynienia hymny, godnymi czynisz dzisiaj nas, niebieski dzielić chleb. Panie, pragnienia ludzkich serc, Ty zaspokoisz sam. Przyjdź, chlebie żywy, Zbawco nasz, pszeniczny darzy przyjdź. Ty, Panie, dajesz siebie nam, my naszym życiem być, jak braciom służyć naucz, jak miłością prawdą żyć. Panie, pragnienia ludzkich serc, Ty zaspokoisz sam. Przyjdź, chlebie żywy, Zbawco nasz, pszeniczny darzy przyjdź. Módlmy się. Boże nasz Ojcze, niech owocny będzie dla nas udział w tym sakramencie, przez który nas pielgrzymujących na ziemi podtrzymujesz w drodze do nieba i uczysz całym sercem miłować to, co wieczne. Przez Chrystusa Pana naszego. Mamy koszyczek, są dzieci i zapewne są serduszka. Chodzi o te papierowe. To poproszę tutaj, żeby dzieci złożyły. Będzie losowanie. Na pewno jest kilkoro, które mają serduszka. Przyznać się, bo przed wejściem będzie osobista rewizja. Jedno jest. Reszta nic nie ma? Na pewno? Mamy sprawdzą kieszenie. Dobrze. Na pewno nie ma. Ja patrzę po dzieciach. No dobrze. No to wybór mamy bardzo duży. Posprzątałam pokój. Livia, tak? To proszę. Skoro jest jeden, a trzeba rozdać, no to jest promocja. Chodź, Livia. Masz trzy w jednym. Serduszko zostawiamy, świeczka z Matką Bożą, tutaj na rozmowy darmowe z Matką Bożą i aniołek też. Dobrze. Zapraszam też, by dzieci dalej, bo na pewno uczynków dobrych nie brakuje, żeby też te takie malutkie jakieś serduszko wycięły i z jakimś dobrym uczynkiem i też by rodzice troszkę przypomnieli dzieciom. A ojciec też posprzątał pokój? Tak jak parafianie przed kolędą. Przed kolędą. W tym roku nie ma kolędy. O mój Boże, co to będzie w tym pokoju? Drodzy, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Niech łaska Boża będzie z nami. Jesteście, drogie Panie, uczennicami Jezusa. My, Panowie, jesteśmy uczniami, uczymy się. Dzisiaj słyszeliśmy o tym, no skąd czerpać siły, kiedy już nie mamy sił. Kiedy nie mamy sił, by okazywać miłość, dobro,
tak jak ci, którzy przynieśli paralityka. Przed nami wielkie dzieła, przed nami wielka sprawa pomagać tym, którzy są sparaliżowani grzechami, słabościami, biedami różnymi, więc niech Bóg nas w tym wspiera. Drodzy, za chwilę po mszy świętej spotkanie tematyczne, także kto z was chciałby zostać, spróbujemy sobie porozmawiać o trudnych sprawach w Kościele. Natomiast o 19:30 spotkanie z bierzmowanymi i o 20:30 bardzo serdecznie zapraszam na spotkanie modlitewne. Pomodlimy się przed Najświętszym Sakramentem, odśpiewamy apel i posłuchamy o modlitwie, jak to dobrze jest modlić się. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami. I ze Duchem Twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Trwajcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą się. Spuśćcie nam na ziemię skinimy, zabawcy z niebios. Świat przez grzechy nieszczęśliwy, aby docygłym okiem, gdy wśród przekleństwa czart panowa śmierć i trwoga, a ciężki przymienie zamakły barony. Ale Ojciec się zlitował nad nędzną ludzi domu. Syn się chętnie ofiarował, by spełnić wieczną wolę. Zaraz Gabriel wstępuje i Maryi to zwiastuje, i że z Ducha Świętego.